Cześć pisałki i człowieki, witam na kanale Projekt Pies. Ja mam na imię Patrycja i nie tak dawno temu nagraliśmy taki odcinek pod tytułem Zapraszasz szczeniaczka do domu, i co robić, czyli 6 kroków na start. I tak sobie pomyślałam, że no, musi być tutaj równowaga w przyrodzie zachowana, więc dzisiaj 6 kroków na start, jeśli adoptujemy dorosłego pieska. I ja wiem że to są czasami bardzo indywidualne kwestie, bo te pesełki już są starsze i mogą mieć jakieś swoje doświadczenia, ale myślę, że te rady tak czy inaczej Wam się przydadzą. Pierwszy krok, a w zasadzie taki prequel, bo nie zawsze mamy na to czas i możliwość, to poznać psa. Zanim go zabierzemy do domu. Czyli, jeżeli na przykład chcecie adoptować pieska z jakiegoś schroniska, z jakiejś fundacji, to miejsce jest gdzieś blisko, no to warto by było zabrać takiego pieska wcześniej na kilka spacerków zapoznawczych, żebyście nie byli totalnie obcą dla niego osobą, bo nie wiem, czy wiecie, nawet jak zabieramy psa ze schroniska czy z fundacji, to on wchodzi z obcymi ludźmi. Do obcego domu i wcale mu nie jest na początku przyjemnie Natomiast jak już Was troszeczkę zna, no to jest takie Uuu, to są te fajne człowieki, co mnie zabierają na spacerek, oni są super To na pewno jak oni mnie gdzieś zabierają, to może być fajnie Więc to jest dobry sposób na to, żeby od początku budować takie na spokojnie relacje z psem Plus, oczywiście, wypytajcie o wszystko, co tylko pracownicy schroniska albo fundacji mogą wiedzieć. Jakie doświadczenia ma ten piesek, jaki jest temperamentu, jakie ma preferencje, jakie upodobania, czy ma jakieś alergie, czy ma jakieś problemy ze zdrowiem, czy oni wiedzą, jak on się zachowywał na przykład w poprzednich domach, bo to wszystko ułatwi Wam tę drogę na samym początku. Drugi kroczek, to daj mu czas. Czyli jak już wróciliśmy z psem do naszego domu. Naszego, a jego nowego domku To zanim go będziemy głaskać, przytulać Próbować się z nim bawić, pokazywać mu całe mieszkanie I tak dalej To go po prostu zostawcie Jak będzie przestraszony i będzie tylko siedział w przedpokoju To niech sobie siedzi w tym przedpokoju Można gdzieś bliżutko postawić miseczkę z wodą Gdyby mu się chciało pić To żeby wiedział gdzie Natomiast niech on sam podejmie decyzję Kiedy będzie gotowy na to, żeby pozwiedzać trochę to mieszkanie Często się dzieje tak, że pisełki się gdzieś tam zakotwiczą pod kanapą albo pod stołem i czasami to nawet dwa dni nie wychodzą i wtedy można tam podsunąć mu jedzenie wtedy można tam podsunąć mu miseczkę z wodą natomiast się nie narzucamy ok niech on troszeczkę opadnie z tych swoich emocji niech zobaczy że nic złego się nie dzieje że jest wszystko w porządku jak już wypełznie no to wtedy możemy powoli wracać do takiego normalnego trybu dnia i w dodatku jak niewiele wiemy o psie, to dobrze jest jednak zabezpieczyć mieszkanie, zwłaszcza jeżeli zostawiamy psa na dzień dobry samego, bo musimy wyjść do sklepu albo do pracy. Kable pochować. Wszystko, co mógłby pies zjeść, połknąć jest dla niego niebezpieczne, pochować. Proponuję zwinąć dywany, bo może się okazać, że piesełek jeszcze na przykład nie umie załatwiać się na zewnątrz i czasami mu się zdarzy gdzieś tam siknąć w domu, więc nawet jeżeli pies jest dorosły, to troszeczkę bawimy się tak jakby był szczeniaczkiem i tak aranżujemy sobie przestrzeń w domu, żeby sobie krzywdy nie zrobił i żeby jakoś tam bardzo nam nie nabrudził, gdyby się jakiś wypadek przytrafił. Trzeci krok to poznaj go. Czyli zainteresuj się poprzez obserwację i to, co się dzieje w ciągu dnia, czy pies jest raczej pieskiem takim żarłocznym, czy może wybrednym, czy broni jedzenia, czy jest mu wszystko jedno, bo to jedzenie tam leży. Czy lubi się bawić, czy niekoniecznie. Jak reaguje na dźwięki, jak reaguje na inne psy, jak reaguje na innych ludzi, czy ma jakieś takie swoje friki, bo niektóre psy, to wiecie, na przykład, lubią siedzieć całymi dniami w oknie i obserwować sobie okolice, nie? Tak, żebyście mogli jak najwięcej informacji o nim zebrać, zwłaszcza wtedy, kiedy wcześniej wspomniani pracownicy fundacji albo schroniska, na przykład, nie mieli okazji się temu psiakowi przyglądać albo po prostu niewiele o nim wiedzą, bo to później będzie. Dawało nam bardzo dużo informacji, w jaki sposób sobie z pieskiem chodzić na spacer, co możemy od, nie od niego oczekiwać, kiedy on się czuje komfortowo, czy on w ogóle umie zostać sam w domu, no bo to też nie jest takie, wiecie, na początku oczywiste. Czwarty krok to wprowadzenie schematów i zasad do codziennego naszego życia, zarówno tego w domu, jak i na spacerkach. Schematy są bardzo, bardzo, bardzo istotne w życiu psa. Zresztą ja już o tym mówiłam. Jak o tym nie wiecie. To dlatego, że nie subskrybujecie tego kanału, jak sobie klikniecie dzwoneczek, to wtedy YouTube Wam będzie przypominał, kiedy wleciał film, więc zapraszam. A wracając do tematu schematów, dlaczego są takie ważne? Bo zazwyczaj mamy do czynienia z dwoma rodzajami psiaka, albo taki rozrabiaka, pełen energii, albo taki piesałek bardziej delikatny bym powiedziała i spokojny. I teraz, jeżeli mamy do czynienia z tym rozrabiaką, to te schematy uczą go wyciszania, spokoju, dostaje informację, kiedy jest czas na zabawę, kiedy jest czas na odpoczynek, kiedy jest czas na sen, pomaga mu zrozumieć, co się za chwilę będzie działo, i dzięki temu, jakby nie nagabuje nas do czegoś innego. Natomiast w przypadku tego spokojnego pieska, takiego bardziej wycofanego, albo być może nieśmiałego, zlęknionego. To schematy pozwalają mu poczuć się pewnie. On wie, co się stanie za chwilę. Co jest po karmieniu, co jest po spacerze, co jest po wyjściu z domu, co jest kiedy człowiek wraca z pracy. I takie otoczenie, które powoduje, że pies potrafi je przewidzieć, od razu dodaje mu takiej pewności siebie, i on przestaje być takim pieskiem, że ja nie wiem, co się wydarzy. Więc i w jednym, i w drugim przypadku te schematy są bardzo, bardzo istotne. Więc zastanówcie się. Kiedy jest czas na zabawę? W jaki sposób? Kiedy karmię psa? Co się dzieje właśnie, jak wracam z pracy? Co się dzieje, jak wychodzę z pracy? Kiedy on ma mieć ten spacer z nami? Kiedy jest czas na i na kanapie, jeśli on to lubi? A kiedy jest czas taki, że być może ja pracuję w domu albo uczę się w domu i nie mam czasu zajmować się psem? I żeby on się wtedy uczył, że tak, teraz musisz zostać, zająć się sam sobą albo w ogóle ja wychodzę tam, nie wiem, na zakupy czy gdziekolwiek indziej i to też nie jest tragedia. Więc przemyślcie sobie to i od samego początku te schematy warto budować. Piąty krok to bądź gotów albo gotowa na zmiany. Bo najczęstszy telefon, który ja odbieram dotyczący szkolenia, wychowania bądź jakichś tam problemów z pieskami, które ktoś adoptował w wieku dorosłym, brzmi tak: dzień dobry, ja mam takiego pieska, jest u nas już dwa miesiące i na początku był super grzeczny, cichy, spokojny, nic się nie działo, a teraz to jest szatan. I dlaczego to jest dość częste? Bo piesełek, który do Was trafia, on do końca może jeszcze nie pokazywać swojego prawdziwego temperamentu. On na razie bada grunt. Sprawdza, czy Wy aby na pewno jesteście spoko. Czy jemu nic tutaj nie grozi? Czy on się może już powoli poczuć jak w domu? I kiedy to się wszystko wydarza? Kiedy wie, że człowieki są fajne, że Micha jest codziennie, że w sumie to nic mi tutaj nie grozi i że to jest mój domek, no to wtedy dopiero się piesełek nam rozkręca i pokazuje, jaki ma prawdziwy temperament. Więc znowu wracając do tych wcześniejszych kroków, trzeba mu dać czas na to, żeby on pokazał, jaki jest. Ale z drugiej strony nie możecie być tacy bardzo zdziwieni. Tylko raczej powinniście zakładać, że te pierwsze kilka tygodni to jest taki rozruch, to jest takie na start. A co będzie? To się dopiero okaże. I wtedy, jak zaczynacie widzieć, co się dzieje, że na przykład pies, nie wiem, zaczyna nam niszczyć w domu, yy, bardzo się ekscydować na różne rzeczy, albo się czegoś bać, albo wręcz cały czas nagabywać nas do zabawy, bo teraz jestem takim radosnym pieskiem, bo się dwa miesiące nie bawiłem, bo w to w sumie człowiek ci tak do końca nie ufałem, no to wtedy zaczynamy sobie nad tym pracować. Tylko szósty krok następuje a propos pracy z psem. I tak mówię to ja, instruktorka szkolenia psów żebyście się jednak na samym początku wstrzymali z takim typowym szkoleniem adoptowanego piesełka. Ja mam na myśli takie, wiecie, szkolenie grupowe, gdzie idziemy i uczymy się takich podstawowych komend, indywidualne konsultacje z behawiorystką jak najbardziej, indywidualne szkolenie, indywidualne spacerki jak najbardziej, ale nie zajęcia grupowe, bo jak jeszcze nie wiemy, co my potrzebujemy, bo czasami ktoś do mnie dzwoni i mówi, no Adoptowałam pieska trzy dni temu i coś przydałoby się z nim zrobić, ale ja nie wiem co. A jak to jest często pies, który się boi tego swojego własnego człowieka, to tak nie wiemy jak to ugryźć do końca. Więc fajnie, jeżeli nie czujecie się na siłach, być pod opieką jakiejś behawiorystki. Natomiast gdzieś z tyłu głowy mamy, że to się będzie rozwijać ta sytuacja, że dopiero się okaże, bo być może ten pies to jest najlepsze, że być może ten pies zna podstawowe komendy. Bo ktoś wcześniej ich nauczył. Tylko musi sobie przypomnieć i musi wam zaufać. Więc spokojnie dajcie mu czas. I na koniec zła informacja, bo będę rozwiewać taki mit, który mówi, że jak uratujemy tego piesełka z tego schroniska, to on nam będzie taki wdzięczny, że on nas będzie kochał, uwielbiał, będzie grzeczny i będzie super. No, nie do końca. To znaczy on was może kochać i być super i tak dalej, ale to nie jest tak, że go nie trzeba wychowywać, nie trzeba się nim zajmować. On z tej wdzięczności nie popędzi za kotem. On z tej wdzięczności mi nie zeżre kanapy. On z tej wdzięczności nie będzie oszczekiwał wszystkiego, co się rusza na przykład sąsiadów. No tak to nie działa. Pisałki nie są aż tak inteligentne, jak my byśmy chcieli, żeby były. Czyli one nie rozumią tego skutku, że ty mnie człowieku uradowałeś. Uratowałeś, uradowałeś też. Ty mi dałeś dach nad głową, Micha, zabawki, więc ja teraz będę bardzo grzeczny i bardzo posłuszny, bo ja ci jestem wdzięczny. Pieski wdzięczności nie odczuwają, więc tak czy inaczej, do szkolenia i do wychowania trzeba się przyłożyć i nie zakładać i nie oczekiwać takiego wiecie bo to też jest takie egoistyczne. Ja cię uratowałam, ty ty teraz możesz być grzeczny. Ja, będę grzeczny, człowieku, jak mnie tego nauczysz. To jest prosty układ. Tyle ode mnie na dzisiaj. W następnym odcinku będę opowiadać o, jakie są przykłady psów, które żyły bardzo długo i bardzo zdrowo. I co na to wpłynęło, że one były takie zdrowe? Ktoś nam mówił, że czy to pies, czy człowiek, jeśli jest starszy. Żeby nie mówić stary, to normalnym jest, że się źle czuje, że go coś boli, że jest chory i zażywa stertę lekarstw. Jak wygląda skład karmy? Jak wygląda światło? W jakich godzinach pies dokładnie idzie spać? Nasze zdrowie, nasz sposób i styl życia ma bezpośrednie przełożenie na zdrowie naszych psów. Smiley later! Ja jestem zmęczona, ja dopiero wróciłam, pracuję, ty tu chyba siedzisz i co? Ustawiłeś tylko a teraz siedzisz i marudzisz, że chcesz ciasto. Jeszcze mi wybijasz z rytmu.